Cześć Wiktoria. Cześć Ania. Odrobiłaś zadanie domowe? Nawet nie wiem, jak się do niego zabrać. Nie żartuj. Nie próbowałaś? Chyba znasz moje możliwości. I nie bądź taka mądra, by cię buty wyprzedzał. No już dobrze. Może spróbujemy razem. W takim razie przeczytaj polecenie. Dlaczego ja? Następne głupie pytanie. Chyba wiesz, jak ja czytam. Jeszcze byś coś źle zrozumiała z polecenia i miałbyś mi jutro zupełnie inne rozwiązanie niż wszyscy właśnie. No już dobrze. Wykorzystując informacje zdobyte na lekcji, wyznacz wartość liczby pi. Tylko tyle? Tak, tylko tyle. Jak mamy wyznaczyć tą liczbę, skoro nie mamy żadnych danych? Wykorzystując informacje zdobyte na lekcji. Wiesz co, ty tylko nie potrafisz czytać, ale z myśleniem masz powody. Uspokój się, bo cię tu zostawię. A jutro, jako dobra koleżanka, dasz mi przed lekcjami odpisać. Nie kłóćmy się, weźmy się lepiej do roboty. Daszą krawiecką, zmierz obwody tych przedmiotów, a nikłą średnicę. Sposób, tylko gdzie? Następna mądra. Niby mamy wynik, a go nie mamy.
internecie udało mi się odnaleźć adresy matematyków, którzy zajmowali się liczbą pi. Nawiązałam z nimi kontakt i przeprowadziłam ich do nas. Chętnie podzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Będziemy również gościć u nas przedstawicielkę naszego zadania domowego, czyli liczbę pi. Przygotujmy się na spotkanie z nimi. Zapraszamy. Określona jako stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy. Żyłam w cieniu matematycznych problemów do momentu, w którym mnie odkryliście i nadaliście rozgłos memu istnieniu. Moje rozwinięcie dziesiętne się nie kończy. Jestem liczbą niewymierną przestępną. Tak się przedstawiam. Cieszę się, że spotkaliśmy się w tym gronie i z wielką chęcią posłucham o tym, jak mnie odkrywaliście. W takim razie wysłuchajmy słów matematyków, których interesowała bądź interesuje ta liczba. Wiemy, że jako liczba pojawia się od niezamierzchłych czasów. Istniejesz już od 4000 lat, chociaż nie używamy twojego symbolicznego oznaczenia. Związane jest jej zmierzenie powierzchni i obwodu koła oraz wyznaczenie objętości kuli. Leonard Euler, szwajcarski matematyk, który przyczynił się do swojej popularności i rozgłosu, powiął się na tego wieku. Wprowadziłem się w powszechne użycie, gdy wydałem analizę. Po raz pierwszy użyłem twojego symbolu w 1737 roku. Wcześniej używałem litery P. Posłuchaj swojej interesującej historii. Twój symbol pochodzi od greckich słów periferia lub perimetrum. My, Babilończycy, około 2000 lat przed naszą erą uważaliśmy ciebie za równą 3. Biblia również podaje twoją przybliżoną wartość równą 3. Najstarszy podręcznik matematyki, słynny papirusie Akneso, czytamy, w jaki sposób zbudowałeś kwadrat równy powierzchni koła. Cytuję. Odrzuć od średnicy jej część dziewiątą i zbuduj kwadrat obok równej pozostałej jej części. Będzie on równoważny z kołem. Wnosiłaś wówczas 1605-10. U nas w Chinach, w XII wieku przed naszą erą, twoje przybliżenie wynosiło również 3. Potwierdza to papirus Runge, znany także papirusem Ahmesa, datowany na rok 1575 przed naszą erą, ale uważa się, że jest to kopia jeszcze starszego dokumentu. Odnaleziono go w 1858 roku w Tebach. Jego posiadaczem stał się Ahmes Henry Runge i stąd pochodzi jego nazwa. Dodam, iż do tej pory niewiele wiedziano na temat matematyki egipskiej. Natomiast ja, Archimedes z Syrakuzy na Sycylii, w III wieku przed naszą erą ustaliłem, że wynosisz około 22 siódme. Nie było to jednak dokładne przybliżenie. Dokładniejsze oszacowanie wynosiło pi większe od 3,1071, ale mniejsze od 3,1070. Ja, Klaudiusz Ptolemeusz, w 170 roku przyjmowałem twoje przybliżenie jako 3,1416. Dla mnie, arabskiego matematyka i astronoma Al-Khwarizmiego, w IX wieku wynosiłaś przybliżenie pierwiastek 10. Cu Chung Chi, matematyk chiński z V wieku. Ja przyjmowałem twoje przybliżenie jako 355-115. Również ja, holenderski matematyk i astronom Metius XVI wieku, określiłem ciebie również przybliżenie jako 355-113. Określiłem twoje miejsce z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. A ja, Ferdynand Limeno, niemiecki matematyk, w 1882 roku udowodniłem wszystkim, że jesteś liczbą przestępną. Miało to przełomowe znaczenie w twojej historii. Wykazałem w ten sposób nierozwiązalność słynnego starożytności zagadnienia kwadratury koła. Określiłem jednoznacznie, że nie możesz być pierwiastkiem równania algebraicznego o współczynnikach całkowitych. Opowiem nam pan więcej o swoim wielkim osiągnięciu? Działo się to 12 kwietnia 1882 roku w Freiburgu, w mojej 30. urodziny. Dzień był jak każdy inny. Szedłem zamyślony do restauracji, w której się stołowałem.
spotkał mnie znajomy i powiedział, że wyglądam, jakbym rozwiązał, kwadraturę koła. Odpowiedziałem, że tak, bo tak było. Wykazałem, że kwadratura koła nie jest wykonalna przy pomocy cyrkla i linijki. Ten wniosek wyciągnąłem na podstawie, że jesteś grą przystępną. To właśnie ty pozwoliłaś mi rozwiązać ten problem. Bardzo przepraszam, ale czy są kwadratowe koła? Dla nas, którzy widzą, opcja jest pojęcie kwadratury koła. Proszę, abyście nam wyjaśnili, gdyż ten temat wydaje się być interesujący. Zacznijmy od zagadnienia kwadratury figury geometrycznej. Jest to zadanie konstrukcyjne, które polega na konstrukcji metodą cyrkla i linijki kwadratu oporu danej figurze geometrycznej. Kwadratura dowolnego wielokąta jest wykonalna, ale kwadratura koła nie jest konstrukcją wykonalną. Są jedynie możliwe do wykonania konstrukcje kwadratów o polach zbliżonych polu danego koła. Nazywamy to przybliżoną kwadraturą koła. Możemy powiedzieć, że kwadratura koła oznacza sposób zmiany koła na kwadrat. Jestem Adam Kochański, polski matematyk. W 1685 roku zajmowałem się interesującą konstrukcją Twojej przybliżenia wartości, która wynosi 1 trzecia pierwiastek z 6, 20 minus 3 pierwiastki z 3, to się równa 3,1388147. Zadziała Johann Lambert w 1767 roku. Udowodniłem, że liczba jest niewymierna. Jestem Adrien Marie Lejean. W 1794 roku poznaję hipotezę, że jesteś wielu przestępcą. Antoni Cwojciński. Popularne było układanie wierszy, pilnych tekstów, których liczby liter poszczególnych słów są identyczne, zajmującymi to samo miejsce cyframi po zdjęciu tej liczby. Nazwano to mnemotechniką. Ułożyłem wiersz myślą o tobie. Kuć i jować w dzień za wzięcie, bo ponów nie ma bez trudu złociste szczęścia odkręcie. Kołyszesz. Kuć. My nie czekajmy cudu, robota to potęga ludu. Zatem wynosisz 3,141592653589739323846432. Natomiast ja, Holender, Ludowat Poylen z Kolonii, wyznaczyłem Cię do 20 cyfr po przecinku. To odkrycie i swoje rozważania opublikowałem w dziele Wunden Zivkel. Później, w 1610, wyznaczyłem Twoje przybliżenie do 35 cyfr po rozszerzenia dziesiętnego. Było to dla mnie tak wielkim odkryciem, że wyraziłem życzenie, aby wyrykło to na moim nagrobku. Wysłuchano tego życzenia. Od mojego imienia pochodzi Twoje nazwa Ludolfina. Ja, Wassefort, w 1841 roku znalazłem 208 cyfr Twojego rozwinięcia, w tym 152 poprawne, natomiast w 1853 roku już 607 cyfr. Jestem Zacharias Nosy. W 1847 roku znalazłem 247 cyfr Twojego rozwinięcia. W czasie matematycy bardzo cenimy Ciebie. Z pomocy elektronicznych maszyn cyfrowych obliczamy milion cyfr Twojego rozwinięcia dziesiętnego. W praktyce jednak wystarcza nam całkowicie 8 cyfr tego rozwinięcia. Usłyszeliśmy tutaj wiele. Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy liczba pi kryje w sobie jeszcze jakieś tajemnice? Oczywiście, że tak. Nie wiemy na przykład, czy jest to liczba normalna, taka, której cyfry od 0 do 9 są jednakowo rozmieszczone w jej rozwinięciu dziesiętnym. Chcemy Ci powiedzieć, że jesteś z nami obecna na lekcjach geometrii. Dzięki Tobie liczymy... Obliczamy długość okręgu, pole kuli oraz objętość i pole koła. Dziękuję Wam, mili goście, za przyjęcie zaproszenia. Wspaniale się czujemy. Dzięki Wam przenieśliśmy się w świat nas tak odległy. Mieliśmy możliwość przeżywać Wasze osiągnięcia, dzięki którym już bez trudu potrafimy rozwiązać nasze tak trudne zadanie domowe. To Wy pokazaliście nam drogę do rozwiązania tego problemu. Serdecznie dziękujemy liczbie pi. My również dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy Wam pomóc. A teraz zapraszamy wszystkich na przygotowany przez nas stąd.